Ścieżki rowerowe, miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych i przejścia dla pieszych w naszym mieście są teraz lepiej widoczne. Czy dzięki temu zmniejszy się liczba zdarzeń drogowych, szczególnie z udziałem rowerzystów? W ostatnich dniach na raciborskich ulicach pojawiły się nowe oznakowania. Wydział Dróg Miejskich, realizując przepisy prawa o ruchu drogowym, sukcesywnie zmienia oznakowanie jezdni i miejsc szczególnie niebezpiecznych. W mieście pojawiają się nowe znaki, nowe rodzaje, czy nowe rodzaje oznakowania, które mają przede wszystkim uczynić bardziej widocznymi te elementy, które wskazują na to, że w pewnym miejscu jest na przykład przejście dla pieszych, albo przejazd dla rowerzystów, albo chociażby miejsce dla niepełnosprawnych. Staramy się, żeby zjazdy, które są na przejściach czy przy przejazdach przez jezdnię, były jak najmniejsze. Tam chcemy, aby to było mniejsze niż mniejsza wysokość tego najazdu niejako niż 2 cm, co powoduje, że w sytuacji, kiedy rowerzysta zjeżdża z chodnika i trafia na jezdnię, to on ma zapewniony komfort jazdy, nie trzęsie się, nie ma też niebezpieczeństwa, że on się wywróci. Coraz częściej słyszy się o potrąceniach pieszych i rowerzystów, zwłaszcza w sezonie letnim, kiedy dużo chętniej przesiadamy się na jednoślady. Polecamy zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci używanie kasków na głowę, kasków ochronnych, gdyż przy różnego rodzaju upadkach na pewno ten element poprawi bezpieczeństwo i zmniejszy uraz osoby, która została tam poszkodowana w wyniku na przykład przewrócenia się na rowerze. Bardzo niebezpieczny dla rowerzystów jest odcinek ścieżki przecinający jezdnię. W tych miejscach najczęściej dochodzi do kolizji i wypadków drogowych. W większości przypadków ci rowerzyści mają na tych przejazdach pierwszeństwo, jednakże zwracamy się z apelem zarówno dla rowerzystów, jak i kierujących innymi pojazdami samochodowymi, by zbliżając się do przejść dla pieszych, zachować bezpieczną prędkość, bezpieczną odległość, żeby ta prędkość pozwoliła nam na zatrzymanie się i nie doszło do potrącenia. Tutaj również apelujemy do rowerzystów czy pieszych, żeby nie wchodzili pod nadjeżdżający pojazd, żeby stanęli, zachowywali te podstawowe zasady bezpieczeństwa, czyli obrócili się w lewo, w prawo, jeszcze raz w lewo i po tym, jak się upewnią, że mogą bezpiecznie wejść na to przejście czy wjechać rowerem, sobie przejechali. Pamiętajmy, że przejechać przez jezdnię możemy tylko i wyłącznie w wyznaczonych miejscach. Dojeżdżając do przejścia dla pieszych bez pasa oznaczonego na czerwono, zawsze należy zatrzymać się i przeprowadzić rower na drugą stronę ulicy. Jak co roku apelujemy do wszystkich kierowców, tutaj skupiając się na samochodach, o wcześniejszy wyjazd, nieprzekraczanie prędkości, zachowywanie bezpiecznej prędkości, o rozsądne wykonywanie różnych manewrów, wyprzedzanie i o przestrzeganie przede wszystkim prędkości. Pomimo lepszej widoczności niebezpiecznych miejsc, nie zapominajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności i ograniczeniu prędkości. Włączając się do ruchu, warto kilka razy upewnić się, czy na horyzoncie nie pojawia się rowerzysta.